Ludzie nie dowierzają, pytają się, jak to jest możliwe, że czerwone wino, czy też jakiekolwiek wino, białe wino jest nawet 3-4 razy tańsze w Hiszpanii niż w Polsce. Ludzie nie dowierzają, jak to jest możliwe, aby piwo było w tej samej cenie w Hiszpanii, na Teneryfie i w innych miejscach Hiszpanii, jak w Polsce, a nawet tańsze. Ludzie nie dowierzają, jak to jest możliwe, że w hiszpańskim odpowiedniku Auchan, a właściwie w Alcampo, częścią Auchan, jest wszystko takie tanie, ale Hiszpanom można płacić 2 razy więcej. Jak to jest możliwe, że bułki, woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, ziemniaki, ryż jest w tej samej cenie albo i tańszy aniżeli w Polsce. Piwo, wino, kurczak jest troszeczkę droższy, no i szynka jest troszeczkę droższa. No i tyle w tych naszych analizach. No widzimy, że to jest szokujące, no bo przecież jak to jest możliwe, że w naszym raju, w którym no jest tragedia cenowa, w ogóle jest totalne załamanie gospodarcze, wmawia się Polakom, że niby u nas nawet lepiej prawie się żyje niż w Hiszpanii, mimo to, że w Hiszpanii na nieruchomość pracuje się 10 razy krócej pod kątem kredytu i wysokości minimalnych zarobków i ogrzania potem tego domu przez 30-40 lat. To jest wszystko szokujące, co nam się wpaja, ale nam się wpaja, że wtedy jest na przykład drogo w sklepach, co jest oczywiście kłamstwem, prawda? Mówi się, że mało zarabiają, a minimalna płaca szanowni państwo, Alcampo, czyli odpowiedniku hiszpańskiego Auchan, wynosi 2 razy więcej niż w Polsce, bo w Auchan mogą płacić w Polsce 2800 na rękę, a w Hiszpanii trzeba płacić tam 1180 euro na rękę, czyli prawie 5700 zł. Im wyższy kurs euro, tym więcej to wychodzi, im niższy kurs euro, tym mniej to wychodzi. Więc właściwie no, mamy sytuację, w której w Auchan hiszpańskim płaci się 2 razy mniej, a produkty są ultra tanie. Tanio jest żyć w Hiszpanii. Tanio jest kupić nieruchomość w Hiszpanii nominalnie na kredyt i go ogrzewać, bo nie ma zimy. Tanio jest chodzić do Auchan, szanowni państwo, do Alcampo hiszpańskiego i nawet się zarabia 2 razy więcej w Alcampo. Jak to jest możliwe? No wiemy już, jak to jest możliwe, o tym rozmawialiśmy ze względu na to, że tak po prostu nas robią zagraniczne korporacje razem z naszym państwem, czyli naszym państwem, czytaj, no tym, co nas otacza, prawda? Tak właśnie jest, szanowni państwo, i myślę, że już powrotu nie ma, już nie wiem, za kilka miesięcy, za pół roku, czy za rok, a na pewno za 2 lata, jeżeli będą takie same parametry inflacyjne, a złotówka będzie tak samo się zawalać, to różnice zarobkowe i różnice cenowe będą się jeszcze bardziej zwiększać, czyli Polakowi będzie coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej z miesiąca na miesiąc. Naprawdę, może to jakimś cudem się odwróci, no ale ja tego na liczbach, szanowni państwo, nie widzę. Zatem dzisiaj przewertujemy, bo znowuż pod odsłoną nocy nagrywam, aby pod osłoną nocy wrzucić ten film, bo dzisiaj bym chciał porozmawiać o złowrogiej wódce. Szanowni państwo, wcześniej robiłem film o piwie, wiem, że piwo jest w tej samej cenie albo tańsze. Wino jest 3-4 razy tańsze, bo tam się kupuje od razu wino. Jak pójdziesz do rolnika, to już w ogóle masz tanie wino, ale no, takie wino, to litr mają tam wina takiego 11%, po ile? Po ile? Po 1 euro, a nawet po 70 centów, czyli po 3 złote, 4 złote za wino. Wina dajcie, szanowni państwo. Po 3 zł za litr wino kosztuje w Hiszpanii, po 4 zł, a u nas ile? 20, 25, prawda? Takie są ceny wina. Mówicie, no dobra, ale my nie mamy kraju winnego, no bo nie mamy, ale mamy piwny, no a piwo w tej samej cenie albo nawet znacznie droższe niż w Hiszpanii, więc sprawdzimy wódę. Szanowni Państwo, wódki, rozum krótki, sprawdzimy wódkę, zobaczymy, co ma do zaoferowania hiszpański Auchan, czyli Alcampo. Prawda, że mnie tu Auchan zaraz nie pozwał, że mówię na nich, o, wódka nie wyskoczyła, wódka przez, znowu mi się pomyliło, myślałem, no bo nie piję wódki, powiem szczerze, za bardzo, o, nie wychodzi wódka,
Przepraszam, bo to jest hiszpański. No przecież trzeba, szanowni państwo, wrzucić, przecież trzeba wrzucić po hiszpańsku. Tu wpisuję jakieś dziwne, nieistniejące wyrazy. Szanowni państwo, a jeżeli chodzi tutaj o to, co teraz widzimy, to na przykład właśnie jest Teneryfa, na której właśnie się zarabia nawet dwa razy więcej, a dodatkowo no ceny są jakie są i nie trzeba w zimę gazu i ceny nieruchomości nominalnie są dwa, trzy razy tańsze z metra, dodatkowo nie trzeba gazu, witaminy D, butów na zimę, tego wszystkiego, a na sam koniec no dalej tam są tańsze kredyty, no bo jednak mamy 6%, oni mają dopiero 4,5%, no ale już się zbliżają do nas równo, chociaż tam system kredytowy jest inny, no ale już niedługo to oprocentowanie będą mieli takie same jak my, jeżeli Glapiński obniży nam oprocentowanie, no ale wtedy to euro po 6 zł, szanowni państwo, będzie w takim razie polsko-hiszpański. Tłumacz polsko-hiszpański. Zobaczymy tłumacz polsko-hiszpański. Szanowni państwo, jak jest wódka? Jak jest wódka po hiszpańsku? To ja nie wiem. Wódka. Nie, no wódka. Wpisywałem wódka. Proszę zobaczyć. Wódka nie wyskakuje na hiszpańskim oszą, czyżby? Wódka. Wódka. Proszę bardzo. Przecież proszę bardzo. Kliknąłem. Wódka. O, może nie sprawdzimy wódki. A ostatnio była wódka, szanowni państwo, na oszą hiszpańskim. Sprawdzałem, tak sobie luknąłem chwilowo na wódkę. Może w Hiszpanii też zabronili, może po moich filmach, wyświetlania alkoholi. Kto to wie? Jestem zdziwiony, bo ostatnio sprawdzałem. Może klikniemy tutaj i wyskoczy. O, nie wyskakuje, proszę bardzo, coś się stało, ja ostatnio klikałem, no to była cała seria różnych trunków alkoholowych. Proszę zobaczyć, no nie ma, no a gdzie jest piwo? Piwo, serweza to już wiemy, ciekawe czy wyskoczy serweza, a może szanowni państwo nie zrobię już filmu, bo mnie oszą zablokował. No i wyskoczy, piwko jest. Przepraszam, wezmę łyczka herbatki i od razu zapraszam do klikania łapeczki w górę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo te subskrypcje są potrzebne. Będę naprawdę państwu wdzięczny. I zapraszam także do zasubskrybowania mojego angielskojęzycznego kanału, do którego link podałem w opisie. Będę wdzięczny za tą subskrypcję także i angielskiego kanału. Łyczka herbatki. No tak, wieczór to nie będę pił tej kawy już przecież. No, wodka, no wpiszmy, wodka, może wyskoczy tu nam wodka. O, jest, wyskoczyła wodka, dobra, jest woda, szanowni państwo, Hiszpanie mają co chlać. O, mają co chlać, wina tanie, piwa tanie, zobaczymy. Wódka, od wódki, rozum krótki, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No to spójrzmy, po ile są wódki, najtańsze. No mamy Absoluta 1963. Nie sprawdzimy, po ile są wódki, szanowni państwo, w oszą polskim, bo nie wiemy, to tutaj ludzie muszą powiedzieć, no sprawdzamy, czy są jakieś super drogie te wódki, czy są drogie, czy nie są tanie. No u nas ile te wódki kosztują? Też tam 36 czy 40 zł. No u nas taka dobra wódeczka, no nie wiem, jakieś są te różne wódki, nie wiem, Chopin czy tam coś, one w sumie są dosyć zacne. Są takie wódki teraz, Batory, coś tam widziałem, Chopin, coś tam też piłem. Nie pijam wódek już jakoś tak, no ale czasem coś tam mi wpadły mi w oko, te Chopiny, te Batory były jakieś tam, nie wiem, co tam jeszcze wymyślili. No, były dosyć dobre te wódki i one chyba były po 36 czy po 40 zł, one wcale nie były takie drogie, czy nawet po 30 czy 32 zł. To ja założę, nie pamiętam, po ile one były, nie pamiętam, po ile były, sprecyzujmy, że one są po 35 zł, a może tutaj klikniemy, może nam tu wódka Chopin wyskoczy, wódka Chopin cena, wódka Chopin cena, nie widzę, a to nie taki Chopin, widziałem Batory, wódka Chopin,
Batory, batory, cena. Nie, to nie są te wódki. No nie, to są jakieś super wódki drogie. To Chopina widziałem, taka zwykła była, po cztery dychy widziałem. Szanowni Państwo, zwykła wódka. Nie wiem, nie znam się na cenach wódek, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. No ale mi się zdaje, że te nasze wódki to po ile? Po 30, po 40 zł można wyrwać. No to nasza wódeczka to ile kosztuje? 10 eurasków, 8 eurasków, jakaś taka gorsza. No myślę, że u nas wódka taka dobra po 10 euro już jest, prawda? Ta 0,75 po 10 euro. Są jakieś takie tańsze, przecież po 8 pewnie. Załóżmy, że u nas wódka, normalna wódka to jest od 30 do 40 zł. 30 zł podzielić na 4,4 to jest 6,81, tak? 6,81 na euro, czyli zakładajmy, że u nas wódka taka, którą da się wypić, to jest około 8 euro. Około 8 euro, tylko że 8 euro za 0,75, bo u nas litrowych nie sprzedają. 0,75, prawda? 0,75, 7. No to załóżmy, że litrowa wódka u nas kosztuje taka normalna. No te 46 zł, tak? Bo 0,75 kosztuje 35, prawda? No to litr wódki dobrej u nas kosztuje powiedzmy 44 zł. Czyli 10 euro po kursie 4,4, nie po dzisiejszym szokującym kursie. No i zobaczymy, czy u nich te wódki są takie drogie. No i jedziemy. No i widzimy, tu mamy Xalpak, jakiś tequila za 12,84, prawda? 12,84. 12,84. Tutaj Eristof jakiś tam. 14,13. Tak? No to jedziemy dalej, jedziemy dalej. Ja się zreflektuję, ja sprawdzę, po ile są te wódki w Polsce. Tylko ja nie wiem, to będę musiał być w jakimś sklepie i zobaczę, po ile są te wódki, bo te wódki to mniej więcej tak samo kosztują, prawda? No i widzimy, tutaj taka wódka 700 po 15 euro. Tutaj po 14 euro, 15 Smirnów, no ale to jest 700, prawda? O, jest jakaś wóda i widzimy, tu jest taka Bebida, wódka widzimy. Zróbmy tak, bo tu na angielski, szanowni państwo, weźmiemy. Na angielski weźmiemy. Na polski. No i widzimy, tutaj jest jakaś koralowa wódka za 7,13. Tu jest jakaś wódka, napój spirytusowy na bazie białej wódki, prawda? Nie wiem, ile to ma stopni. Nie ma zielonego pojęcia, no ale już widzimy, że można sobie kupić jakąś butlę czegoś tam i jest imprezka, prawda? I imprezka może być. I widzimy za 6,13, tak za litr. Tu mamy 7,13. No to my liczymy, że u nas litr tej takiej normalnej wódki to 8, że to 10 euro, tak? 10, 9 euro, tak? Takiej gorszej pewnie dostaniemy wódę za 8 euro, prawda? O, widzimy, tutaj jest następna za 12,88, tutaj jakieś droższe 14, o widzimy 7,21, Tariskow, wódka spirytusowa, widzimy 7,21, Tariskow, jakaś taka wódka spirytusowa, butelka za 7,21, no to taka cena polska, tak, 7, 8, 9, 10, tak, tutaj widzimy Poliaków, nie wiem, czy chodzi im o Poliaków, to chodzi im o Polaka, no się śmieje. No widzimy, no, 9,61 jest wódka, prawda? Tutaj mamy koralowa, wódka za 7,13 widzimy. Tu następne mamy wódki, szanowni państwo, 7,13, no, jakiś tam, nie wiem, wódka koralowa, wódka spirytusowa o smaku. Widzimy 7,13, czyli u nich też jest tanioszka, prawda? Czyli u nich są też bardzo tanie wódki. Proszę zobaczyć. Litwienian wódka. Wódka litewska w Hiszpanii za 10 euro. No i u nas 10 euro litr wódki naszej, prawda? Mniej więcej, tak? No u nas 9, 10, prawda? Widzimy, że nawet wódę mają w tej samej cenie. A może no, tańsza to może nie. No bo tutaj widzimy tu jakieś inne, to jakieś wyroby wódkopodobne, czy z zawartością wódki. Więc widzimy, chcemy chlać wódę, no to mamy. O, patrzcie, jest Żubrówka polska. Wódka Strumbras. To nasza Żubrówa. Proszę bardzo, szanowni państwo, Bizon Gras wódka.
To chyba nasza woda albo jakaś podróbka, ale no nie wiem, to chyba żubrówka nasza, szanowni państwo. Bizon gra z wódka. Destylowana 4 razy, no to tylko chyba Polaki destylują 4 razy, tylko my destylujemy, szanowni państwo, po 4 razy, niesamowicie. Nie, to chyba żubrówka. No, żubrówka u nich kosztuje 10 euro za litr. No to u nas przecież ta żubrówki, ja nie wiem po ile są te żubrówki, po 35 zł, no to wychodzi jakieś 8-7, no to samo wychodzi mniej więcej. Zobaczymy potem, ja potem państwu powiem, jak gdzieś tam sobie luknę, po ile są u nas te wody. No ale widzimy, że proszę zobaczyć, żubrówkę chcesz, masz. 0,7 za 7 euro masz, tak? 700 ml za 7 euro. 7 razy 4, 20, 25 zł, tak? Tak, no bo co? No bo jest. Litr za 10, czyli 100 ml. 100 ml za 1 euro. Czyli krowa tak zwana, to chyba ma 0,7, no to jest 7 euro, a 7 euro razy 4,4, no to jest 30 zł, a przy kursie 4,1,15, no to jest 29 zł. Prawda? Proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. No i wszystko gra, szanowni państwo, wszystko gra. Chcemy drogą wódkę, mamy drogą jakieś te absoluty czy coś. Moim zdaniem te polskie wódki są lepsze od absoluta. Nie wiem, nawet mamy żubrówkę, widzimy, nasza wódeczka nawet jest dalej po angielsku, nie jest to wódka, żubrówka, nie wiem, czy to nasza żubrówka, czy to nie jest nasza żubrówka. Aż wiecie co, wejdę sobie i zobaczę, czy to przypadkiem produkt zabroniony dla nieletnich podczas dostawy może zostać poproszony o udowodnienie, że masz ukończone 18 lat. Widzimy, butelkowana na Litwie. O, to jest żubrówka, ale litewska. Wódka Strumbras. Destylowana 4 razy, wyprodukowana i butelkowana na Litwie. Na Litwie. Czyli to jest żubrówka, ale jest to żubrówka litewska. No Litwini, proszę bardzo, jacy Litwini są umiejętni, jak Litwini sobie sprzedają. Tu jeszcze u góry litewska wódeczka, widzimy. Widzimy, mamy tyle tych oszoł, a oszoł nawet nie potrafi polskich wódek sprzedać w Hiszpanii. To jest takie przykre, widzicie? Co nam to daje? Popatrz, tu nie ma ani jednej wódki. Ja nie wiem, może któraś z tych wódek jest polska. Może są, ale może nie są. Nie wiem, szanowni państwo, nie mam zielonego pojęcia. Wiem jedno, że chcę, że jest wódka po 7 euro za krowę. Jest, prawda? Więc, no... W tej samej cenie wódkę można kupić. Może u nas jakieś lepsze wyroby, trochę tańsze, może większy wybór tych wódek. No ale wiecie, no kto to chleje codziennie, prawda? Tylko pokazujemy, przecież to ja tutaj nikogo nie namawiam do chlania wody, prawda? Tylko patrzymy, że jak już ktoś tą wódę chce chlać raz na jakiś czas, no to ma w tej samej cenie co w Polsce, że to nie jest jakiś big deal, a może u nas jest to tańsza 10%. Tak więc widzimy, szanowni państwo, do naszej szokującej czarnej listy lub też pięknej listy dla tych, którzy chcą się przeprowadzić do Hiszpanii lub dla tych, którzy myśleli, mieszkają w Hiszpanii, że w Polsce może być tanio, to nie jest tanio, szanowni państwo. Jest tragedia. Nawet woda, szanowni państwo, nasz tu wódka, szanowni państwo, u nas no, nawet jest w tej samej cenie co w Hiszpanii. A zarabia się dwa razy mniej, a kredyty droższe, a nieruchomości 4 razy droższe, a nagrzać dom to jest 10 razy drożej i tak dalej, i tak dalej. Życzę miłego dnia, szanowni państwo, zapraszam do subskrybowania tego kanału i przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pojawił się na ekranach państwa monitorów, a w opisie dodałem wszystkie filmy na temat produktów w Auchan, obejrzyjcie je wszystkie i zrozummy, w jakim punkcie jestem. Kliknijcie na film u góry, oglądajcie, bądźmy mądrzy. Pozdrawiam.